Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a po godzinach, królem rowerów. Dzisiaj fajny rower szosowy za 9999 zł. Dokładnie jest to Trek Emonda SL5 Disc na 2020 rok. Wydaje się, że 10 tysięcy złotych to sporo kasy, a rower na 105. No tak. Poprzednia Emonda kosztowała SL6 na szczękowych hamulcach najpierw 11 tysięcy złotych, ostatnio 9999, zresztą można jeszcze kupić ją w rozmiarach 54, 56 i 58, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, w pięknym bordowym kolorze. A tutaj za tą samą kasę mamy rower na 105. No tak, ale mamy go też na hamulcach tarczowych. A jak zapewne już wiecie, o ile chociaż trochę interesujecie się rynkiem rowerowym, hamulce tarczowe to coś, co właśnie weszło na stałe do kanonu lektur szkolnych. Wróć, do kolarstwa szosowego. Dokładnie tak. Tak właśnie wyglądają w tej chwili rowery szosowe. Czy nam się to podoba, czy nie, wyposażone są w hamulce tarczowe. Zatem wracając do tego roweru za dyszkę. Wiem, Canyona i Gianta można kupić taniej i Meridę też. Więc wracając do tego Treka za dychę, który jest na 105. Co tutaj dostaniemy? Ano, kompletną grupę 105, co jest bardzo fajne, bo poczynając od korby przez przednią, tylną przerzutkę, kasetę łańcuch i hamulce hydrauliczne oraz oczywiście manetki, klamkomanetki hydrauliczne, które to obsługują, wszystko jest z grupy 105. Korba ma emeryckie oczywiście przełożenia 50-34, kaseta jest 11-28. Rozmiar tarcz hamulcowych to 160 mm. Długość ramion korby, podobnie jak mostka i szerokość kierownicy, zależy od rozmiaru ramy, ale to już odsyłam Was na stronę Treka, żebyście sobie przeczytali, w którym rozmiarze jest jaka. Tutaj mamy rozmiar 56 cm i znajdujemy korbę w długości 172,5. Od razu zakręcę Wam tylnym kołem. Tak cyka piasta tylnego koła, sygnowana napisem Bontrager. Są to koła Affinity TLR, czyli przystosowane do przerobienia na tubeless, całkiem szerokie aluminiowe koła o niskim profilu. Opony, które są na te koła założone, jest to nowy model R1 w rozmiarze 700x28. Opona 28 daje tyle, że jest dość komfortowo. Praktycznie bez bieżnika, nie wiem czy tutaj będziecie to widzieli, ale mieszanka z góry jest troszeczkę bardziej chropowata niż było to w starych modelach R1, 2 i 3, no i niż tutaj boczek tej opony. Także wygląda, że mimo że bez bieżnika, to będzie całkiem fajna przyczepność. Czym charakteryzuje się ta rama? Emonda jest to rower z linii rowerów lekkich, czyli do jazdy w górach najbardziej uniwersalny, łatwy do przeróbki również na triatlonówkę, bo znajdziemy tutaj maszt podsiodłowy, który możemy obrócić, zmieniając offset siodła na wysunięty do przodu. Maszt jest aluminiowy, tym się różni ta SL5, chociażby od wspomnianej wcześniej SL6, gdzie ten maszt był karbonowy i dzięki temu było lżej i ładniej. Dlaczego taki maszt? Dlatego, że tu mamy rurę, która w miejscu węzła łączącego rurę poziomą, tylny trójkąt i rurę podsiodłową, zmienia całkowicie kształt ramy. Tutaj już mamy płaski przekrój. To widać, jak obrócimy kamerę. Z przodu jest szeroko, z boku jest wąsko. I cała ta rura podsiodłowa działa jak amortyzator. W momencie, jak obciążamy siodło, to na tym węźle naprężenia pozwalają na pracę tej ramy i dzięki temu tłumi to drgania wynikające z jazdy przenoszone na nasz tyłek przez siodełko. Jeżeli chodzi o kokpit, to oczywiście mostek i kierownica będą aluminiowe. Są to produkty Bontragera przystosowane do systemu Blender, czyli możemy tu zamontować uchwyt na lampkę i na licznik, co pozwala w schludny, elegancki sposób zamontować te akcesoria. Siodło to Montrose Comp, standardowe szosowe siodło Bontragera z otworem tutaj z góry. Nie jest to jakiś strasznie wysoki model, ale jest całkiem wygodny i na początek powinno wystarczyć.
mocowania na bidon standardowo 2 na rurze pionowej i na rurze skośnej. Rama jest jeszcze dodatkowo przystosowana do duo trapa, czyli możemy tutaj w ramie ukryć czujnik, który będzie z tylnego koła odczytywał prędkość, a z korby kadencję i połączy się po protokole Bluetooth lub ANT+ z naszym jakimś odbiornikiem na kierownicy bądź na ręku, czy to z Wahoo, czy z Garminem, czy właśnie z Polarem. Z każdym dowolnym licznikiem po tych protokołach możemy to połączyć. Jeżeli chodzi o wagę, to w rozmiarze 56 ta maszyna na 105 aluminiowych komponentach, już czuję w ręku, że to nie będzie jakoś ultra light, ale dramatu nie ma, waży 8 kg 950 g, czyli tylko niecały kilogram, a dokładnie to 900 g więcej niż niedawno prezentowany S-Works MTB ze stajni Specialized. Podsumowując, Domani SL5 to tak naprawdę pierwsze bardzo fajne Domani. Podsumowując, Emonda SL5 to tak naprawdę pierwsza w kolekcji bardzo fajna Emonda. Karbonowa rama, kokpit i ten nieszczęsny komin podszedłowy są aluminiowe, no ale gdzieś trzeba było przyoszczędzić. Sensowne koła, solidne, szerokie, o nie za wysokim stożku. Dobre opony w rozmiarze 28, hydrauliczne hamulce tarczowe i co najfajniejsze, kompletna, pełna grupa Shimano 105, która zapewnia bardzo płynną, fajną zmianę biegów i solidne działanie przez długi, długi czas. Model godny polecenia każdemu, kto chce wymienić swoją pierwszą szosę na kolejną lub chce zacząć przygodę z kolarstwem szosowym od jakiejś sensownej, solidnej maszyny. Z całego serca polecam, bo Emonda to sprawdzony i bardzo dobry model roweru, a w tej specyfikacji wygląda naprawdę zacnie i też kolorystycznie całkiem ładnie się broni. Piszcie w komentarzach, co o niej sądzicie, czy Wam się podoba. Jeżeli tak, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych nowości, które tutaj prezentuję głównie z Treka i Speca. Jeżeli coś Was zaciekawiło albo macie jakieś pomysły na kolejne filmy, piszcie o tym w komentarzach. Subskrybujcie kanał, dawajcie dzwoneczek, żeby przychodziły Wam powiadomienia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.